Okej, okay. Witam was serdecznie w Domem Teściuku na moim kanale. Dziś lecimy z testem petard Doom Boom Middle. Oczywiście jest to importer klasek. W opakowaniu znajduje się 5 sztuk petard w cenie około 4-5 zł. Petardy dostałem od sklepu Bomba Shop, za co serdecznie dziękuję i na ten sklep was także zapraszam. Link w opisie najprawdopodobniej, jeżeli nie zapomnę, będziecie mieli. I do samych petard, to wiecie, że rodzajów Doom Boomów narobiło się taka masa, że aż łatwo się w tym pogubić. A zbyt dużo akurat tych petard testów nie widziałem, więc po prostu z tymi Doom Boom Middlekami polecimy. Wiem właśnie, jak wybuchają zwykłe Doom Boomy, emitery dźwięku Doom Boomy i dużo innych rodzajów tych petard, tak chociażby jak te mikro Doom Boomy czy Doom Boomy 2G także miałem w swojej kolekcji, nadal mam, przynajmniej po kilka sztuk. Więc zobaczymy, jak te petardy na tle ich wypadają i również na tle innych petard. Co do samych petard, to jest to kategoria trzecia, nie żaden emiter dźwięku. 12 gram prochunek, oczywiście CES, są to petardy z roku 2016. Oj, troszkę normalnie fail, bo okazało się, że mają tę siemkę, której na początku nie zauważyłem, więc teraz sobie właśnie to odpakujemy. 12,5 gram neku na bodajże, zresztą czekajcie sekundę, zaraz sam będę wiedział, ile tam jest petard, chyba 5 sztuk, co nam daje, raz, dwa, trzy, cztery, ale fajnie te petardy wyglądają, kurde, jakieś takie grube te petardy są. No, powiem wam, wygląda to fajnie, korpus, patrzcie, mega gruby, bardzo, bardzo gruby korpus, jakość wykonania super, korpus też twardy. Nie da się go wgiąć w żadnym miejscu praktycznie, chociaż no to nie jest wyznacznik zdecydowanie najważniejszej mocy. To jest sztuka jakaś niepełnosprawna, troszkę co i ląd tutaj uciekł, ale to nic, ląd się wyciągnie i już sztuka jest tej petardy z powrotem w 100% sprawna. Więc na pierwszy rzut oka wydało mi się dosyć fajnym produktem, ale o tym jeszcze musimy się przekonać w samym teście tego produktu, na który was serdecznie w tym momencie zapraszam. Lecimy. Dobra, więc lecimy z testem Doom Boomów Middle od Klaseka. Pierwsza petarda poleci tak luźno położona może na ziemi, to dawaj. Odpala... Aha, w sumie nie masz zapalniczki już. Ja mogę spojrzeć. No to dobra, mam tutaj tak pod ręką, to możesz połóż tutaj na trawie tak po prostu. Gówno to wbijmy. Dobra, nie w trawę, zobaczymy jaki krater od razu zrobi. Będzie dwa testy w jednym, zobaczymy. Dobra, to odpalam. I to jest dosyć mocne, więc... Jest, ładna flara. Ładnie odłamka mi dała. Jakaś mega mocna się nie wydawała, ale krater niezły. Krater niezły. Teraz wbijmy tu. Więc teraz Doom Boom Middle leci pod garnkiem. No, jak na taki ciężki gar, to nawet okej. Okay. Ale w porównaniu do takiej PS5 to jednak się nie umywa, ale krater ciekawy zrobiła. I teraz garnek pryska emalią. Będzie strzelał. I teraz zobaczymy, czy petardy Doom Boom Middle wybuchają w wodzie. Nie mamy nic innego, więc... Padło całe do wody i pali się. O, z tej mielonki czy co to było, to nic nie zostało. Serio, prawie nic nie zostało. Wody ani trochę. No wody ani trochę. Ale widać było, że wpadła lądem do dołu i jak najbardziej w wodzie wybucha. Więc podsumowując test petard Doom Boom Middle od Klaseka, muszę wam powiedzieć, że mocno zawiodłem się na tych petardach. Myślałem, że to będą naprawdę takie mocne, porządne, dobre petardy z walnięciem. Ale niestety, ku mojemu rozczarowaniu, okazały się one po prostu średnio mocne. Może dlatego, że to jest kategoria F3, a nie emiteru dźwięku P1, jak te Doom Boomy pakowane po 20 sztuk w paczce, te właśnie emitery dźwięku. Może przez to, że w sumie nie, no, neku mają całkiem sporo jak na 5 petard, to wydaje mi się, że to nie jest mało, że po prostu każda petarda ma 2,5 grama, więc to też nie jest wina neku. Po prostu petardy nie są zbyt mocne, porównałbym je mocą może do takich Dangerów od Pyromaxa, czy tam RC5, trochę słabsze od C4, naprawdę petardy nie są zbyt mocne, a kosztują bardzo, bardzo dużo. Za 5 takich petard mamy 12 RC5,
Albo dokładamy kilka złotych i mamy paczkę 20 sztuk C4, albo na przykład chociażby Tiger Boomów, które są już nieporównywalnie o niebo lepsze. Ode mnie ocenka dla tych petard to jest takie 4 z plusikiem na 10, bo jednak dla mnie są niezbyt opłacalne, plus jest na pewno za jakość wykonana, za wygląd, bo to jest naprawdę bardzo fajne. Ale niestety moc, czyli to, czego najbardziej chcemy oczekiwać od petard, jest niestety na dosyć niskim poziomie, jak na klasyka, jak na tą cenę. Także to było na tyle.